Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, obrona przed pozwem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd kosztuje Ripple 200 milionów dolarów, uważa dyrektor generalny Brad Garlinghouse. Garlinghouse powiedział to w trakcie szczytu Dubai Fintech Summit, który odbył się 8 maja. Stwierdził on, że Stany Zjednoczone utknęły w miejscu w porównaniu z postępami w zakresie regulacji kryptowalut, które odbywają się w Emiratach Arabskich, czy ostatnimi regulacjami europejskimi. Następnie stwierdził, że do czasu uzyskania rozstrzygnięcia sprawy, Ripple wyda 200 milionów dolarów na obronę przed pozwem, który tak naprawdę od samego początku nie ma większego sensu. W wiadomości do przewodniczącego komisji, Garlinghouse wyraził żal z powodu znacznego opóźnienia Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Ripple rozszerza swoją działalność na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Uważa on, że to trudne, gdy kraj stawia politykę ponad interesem publicznym. Kiedy przychodzą do niego przedsiębiorcy i proszą o radę w kwestii uruchomienia jakiegoś projektu, odpowiada on, że na pewno nie zaczynałby tego w Stanach Zjednoczonych. Gdy zapytano go o potrzebę jasnych ram regulacyjnych dla kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, odpowiedział on, że komisja musi zrozumieć, że zdecydowana większość ludzi pracujących przy kryptowalutach i blockchainie to uczciwi gracze, którzy chcą działać zgodnie z przepisami, ale potrzeba, aby były one jasno określone. Tymczasem Ripple zostało pozwane przez komisję już w grudniu 2022 roku pod zarzutem sprzedaży tokenów XRP jako niezarejestrowane papiery wartościowe. Ripple od początku kwestionował te zarzuty, twierdząc, że nie stanowią one umowy inwestycyjnej zgodnie z testem Huawei'a. Binance wstrzymuje wypłaty Bitcoina po raz drugi w ciągu 12 godzin. Jak napisano na Twitterze 8 maja, giełda tymczasowo zawiesiła wypłaty w Bitcoinie, ponieważ istnieje duża liczba oczekujących transakcji. Wynika to z faktu, że ustalone z góry opłaty transakcyjne nie przewidywały niedawnego wzrostu opłat w sieci. 2,5 godziny później udostępniono aktualizację zaistniałej sytuacji, gdzie poinformowano, że Binance zwiększył środki przeznaczone na opłaty, aby transakcje zostały przetworzone. W kolejnym tweetie poinformowano, że wypłaty zostały wznowione, a oczekujące jeszcze transakcje są już przetwarzane z wyższymi opłatami sieciowymi. Dodali także, że giełda pracuje nad zintegrowaniem Lightning Network Bitcoina, co, jak twierdzą, może w przyszłości pomóc załagodzić takie przerwy w wypłatach. Wcześniej, 7 maja, Binance również musiało tymczasowo zawiesić wypłaty, twierdząc, że doszło do przepełnienia ilości transakcji na blockchainie. Półtorej godziny później wypłaty zostały wznowione. W tym czasie mempool Bitcoina miał zaległości w postaci około 400 tysięcy transakcji oczekujących na przetworzenie, a liczba ta wzrosła do prawie 485 tysięcy w momencie drugiego wstrzymania wypłat przez Binance. Mempool to obszar, w którym transakcje sieci Bitcoina czekają w kolejce przed przetworzeniem ich przez każdy węzeł w sieci. 7 maja Binance odnotował także znaczny odpływ Bitcoinów z giełdy, bo aż 175 tysięcy, o wartości prawie 5 miliardów dolarów. Binance twierdzi jednak, że ten odpływ był w rzeczywistości jedynie przenoszeniem Bitcoinów z gorących portfeli do zimnych. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Czy popularny ostatnio memcoin Pepe jest na drodze do odbicia czy dalszych spadków? Jak podaje Watcher Guru, Pepe, podążając ścieżką Dogecoina oraz Shiba Inu, szybko zyskał ogromną sławę. Choć memcoin przyniósł ogromne korzyści dla jego pierwszych inwestorów, to aktualnie doświadcza trendu spadkowego. W ciągu ostatnich 24 godzin token spadł na wartości o 13,21%, a jego obecna cena jest o 47,47% niższa od najwyższej zarejestrowanej dotąd wartości. Tymczasem aktywność wielorybów nadal rośnie. Według ostatnich danych Lugon Chain, 4 wieloryby zakupiły łącznie 8,77 biliona tokenów Pepe o wartości ponad 22 milionów dolarów. Oprócz aktywnych wielorybów, warto także wspomnieć, że Pepe nadal pozostaje tokenem cieszącym się najwyższym zainteresowaniem, na co wskazuje zajęcie najwyższej pozycji na liście Lunar Crush, która uwzględnia zarówno aktywność społeczną, jak i rynkową. W ciągu ostatniej doby o blisko 42% wzrosła liczba wzmianek o Pepe w mediach społecznościowych. Kluczową kwestią może być także umieszczenie Pepe oraz Floki w strefie innowacji Binance w zeszłym tygodniu. Teraz giełda poszła o krok dalej i dodała oba te tokeny do Binance Convert, co pozwala wymieniać je z Bitcoinem, USDT oraz innymi obsługiwanymi tokenami bez żadnych dodatkowych opłat. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, nastroje rynkowe oraz spekulacje, Pepe może doświadczyć odbicia.
Dzięki za wysłuchanie. Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy. Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić Bitcoina, jak obsługiwać portfel MetaMask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!